Przede mną drużyna Wielkopolski, pierwsze zwycięstwo, Kamil Zipert. 3 trójeczki w pierwszej kwarcie pod rząd, gratuluję. Dzięki. Zawsze ci tak dobrze idzie? Nie zawsze. Trener miał troszkę do was żalu, żeście słabiej zagrali niż w półfinałach. Ja myślę, że zwycięstwem się nie osądza, nie? Ale ta Wielkopolska maszyna się robi, nie rozkręcała z meczu na mecz. Co sądzisz o swoich przeciwnikach, o Małopolsce? Spodziewałeś się, że wygracie, ale czy myślałeś, że aż tak dużo? Myślałem, że będzie więcej, ale nie szło osobiście. Myślę, że jest więcej. Ja grałem jak dupa. Ale na początku, a potem się już strzeliłeś w grę. Nie było źle. Było źle naprawdę. Ja tutaj podejdę do najwyższego zawodnika jeszcze. Najwyższy zawodnik 2,04 m. Jak ci się tutaj grało na desce? Na desce fajnie, ale trochę bardzo obręcze. A co sądzisz w ogóle tutaj właśnie o tej hali? A, ty jesteś stworzony do kamer. Pripa 2,04 m. Tu kolega dzisiaj, jak ci dzisiaj, ile dałeś punktów w tym meczu? Okrągłe 0. Okrągłe 0, no to co jest? No, rozkręcę się. A może się przedstawić, z jakiego klubu jesteś? Z Pyry. Pyra Poznań. Medalista Mistrzostw Polski? Medalista. Myślisz, że dołożysz kolejny medal tak ważnej imprezie jak Olimpiada Młodzieży? Złoto. Słuchaj, jakby były złoto w OM-ie i W14, to kapitalna sprawa. Musi być. Nie ma innej opcji, nie. Wiesz, jaki kadrze i jakiej drużynie się to udało? Nie wiem. To ja ci powiem. WKK Wrocław. Złoto w 93, U14 i później Olimpiada. A już w następnym roku to się nie powtórzyło, bo Pomorze, a mistrzem Polski w U14 kto był? Nie Wrocław. A Wrocław też, tak? Zgadza się. No ale to już inny temat. Wiele się o tych finałach mówiło. W Kielcach teraz nadszedł wasz czas. Czas gry. Ale to było dobre. Ale to tyle, chłopacy, po pierwszym zwycięstwie i czekamy, co pokażą. Na pewno w trudniejszych meczach miałeś okazję już grać z Dolnośląskim albo z Pomorskim? Tak. I jak wam wypadało? Ale wygrywaliście z tymi kadrami? Gdzie? W Człuchowie na przykład. A to było dawno, rok temu, wiele się zmieniło. No ale na razie na fali, wasz bilans jest naprawdę bardzo piorunujący. Chyba macie, ja wiem, 3 zwycięstwa, 4, będzie gdzieś z 10 zwycięstw. Ile porażek? O, to się zapytam. Jedna. Jako kadra jedna? Gdzie? W Rydze. Jako kadra. I to z Litwinami pewnie? Z Rygą? Ale w Polsce się jako kadra nie przegrali, nie? Z Kujawsko-Pomorskim jednym punktem. I tu może być wielki rewanż. Tu będzie wielki rewanż. Aha, bo spotkaliście się, czyli będzie jednym, ostatni mecz będzie decydujący. Nie ma się co tym, nie napinać. I za chwileczkę kolejny mecz, gdzie zagra reprezentacja Podkarpacia i reprezentacja województwa Kujawsko-Pomorskiego, specjalnie dla polskiej koszykówki młodzieżowej z hali Znicza Pyszków z Olimpiady Młodzieży Zibi.